Ja pierdzielę, jakie bagno! Gdzie ja przyjechałem? Jutro jedziemy do Holandii, a nikt zawieść. No po prostu do pracy, a my jedziemy od razu do Niemiec, do rodziców Mileny, spędzić sobie jakoś czas wolny, tydzień, i nie wiem jak to będzie z tymi filmikami, ale postaram się jeszcze chociaż na tą niedzielę przyrzucić dla was jakiś film, nie? No, Anita tutaj driverka. Tak, wertepy takie, że koła idzie porywać, ale czekajcie na filmiki, bo warto, także do zobaczenia za niedługo. Może do Anity, Anity akurat odwiedzimy, jak w pracy będzie. A zapraszam, zapraszam. No i coś nagramy, jak zbiera jabłka czy coś. Czy obcinasz drzewo, piłą motorową. Tak, też obcinasz? Tak, też. Ale ja tylko noszę, nie obcinam. Aha. No, pierwszy wiatrak, mówię, że na drugi wiatrak mamy jechać. No proszę Państwa, ale to jeszcze dalej. No. Chyba znajdziemy, co? Nie wiem właśnie. Z orientacją w terenie to jest ciężko. Też kurde, Ani, ja tutaj pierwszy raz jestem, Anitę wysłali. Nie wiem, czy do domu wrócę. Zaraz odzwonię. Dzwonimy do, jak to ma, Jarka. Jarka i Łukasza będziemy dzwonić. Tak, ten. Zaraz zadzwonię, bo to kurde... Zobaczcie, same lasy, liści nie ma, bo ja... Dobra, tu jest ten. Podkłady. Podkłady, to jeszcze da radę przyjechać. Bo mój... Co ja mam? Co ty masz? Opla? Ja mam Opelka? To się zakopał. Ale damy radę, nie takie tego dla rodziny no. Robimy. Ty, przez taki las mam jechać? No nie, przecież kurwa, mówiłem pod wiatrakiem stój. Ja wiedziałem, że coś pojechała, nie wiedziałem, bo mój czym jedziesz. Kurde, ja to ty... Ja pierdykam, człowieku. Dobra, gdzie ja zawrócę? Dobra, cofamy na tylnik. Ja, ale nam, ty się boisz, że zakopiemy, ty? Nie, tutaj nie cofuj. Nie? Czekaj, może ja wysiądę? Czekaj, a co to ci da, że ty wysiądziesz? Tu spróbujemy. Myślisz? Nie, tam nie jest, mniej. Nie? Tam nie ma dołka? O, jest dołek. O, daj, ja wezmę. Armageddon.
Czekaj, ja wysiądę, zobaczę. Dobra, jest dobrze. Zobacz, daj mi radę. Tak? Cofaj delikatnie. Wiesz czemu? Bo tu jest, o, tu już nie damy. Bo jest kałuża i jest dziura. Ale wpadliśmy w dziurę, ty. Aha. Okej, damy do przodu jeszcze trochę. Tam jest kołek. Widzę. Ale muszę, nie teraz ma kołka. No. Ale nie dam rady, bo to jest ten. Cicho. Jo, i teraz do przodu. Damy radę? Damy, ja my nie damy rady. Jezus Maria. Teraz to wszystko roku nie da rady. Łe, wypadliśmy. Milena dała radę, Anita dała radę. Ja Anita się bałem. Radę. Ja na takim czymś mnie zawrócił. Zawróciło się tylko, że tam była kałuża, nie widziałam, że taka dziura tam. Taka kurczę, co? Kurczę dziura jest. Kurczę dziura. Wytniemy, damy radę. No nie damy rady. Damy radę. O, co stoi bez traktora? Bez traktora. Taczko przyjechał. Na dwóch kółkach. Jedziemy. Jedziemy, o pani jest. O, jest taka dziura. Ale czeka, proszę państwa, kwiaty, czerwony dywan, wszystko jest. Ale dajesz mi zarówno jak pick-upem. A tak, tam. Nie, nic się nie stało? Nie, nie stało się. A to był pierwszy wiatrek, aha. Pierwszy i był drugi, mówiłem, stój pod drugim. Jokie bagno. Orają pod ziemniaki. Muszę dronem kierować i kamerą, żeby jakiś fajny film był. Ale tu woda. Mam wyciutę, co? Dron? Co tu się dzieje? No to akcja gruba tutaj u Jarka i Łukasza. Dronik sobie lata. Szkoda, że na tej nie mam. Na tej mam wysokość. Jakbym miał odwrotnie, to bym sobie tutaj lepiej tutaj ogarniał. Leć nagrywać. Polecisz nagrywać? Tak? To dobra, to leć. Yeah. Ale ziemniaki będą rosły. Nawadniania nie trzeba. Jak ja to robię, nie? Dronem muszę operować i kamerą. No tak wychodzi. Staram się tutaj dla was nagrać fajny filmik. O kurde, jaki błoto. Akurat chłopaki mają przerwę obiadową. O, widać wszystko, nie? Idę coś tam nagram koło ciągników. Nowy nabytek u Gier Gawrych. Łukasz, opowiedz o tej talerzówce coś więcej. A co ja mam? Z 5 metrów. Ale zobacz, co wykupiliście. Agromasz. No, agromasz, no co? No. No chodzi. No chodzi, jest dobre, tak? Też mamy tam chyba agrotomu i też sprawuje się dobrze. No, 5 metrów, tak? Tak. Mieliśmy 6 brać, ale dobrze nie wzięliśmy 6-metrowej, bo ten duży jak po ściernisku ciągał, to też miał co robić. 5 metrów i to masz... Tak. Ale ten wał jest dobry, bo się nie zapycha, nie? Głębokość trzyma, nie? No. Tam masz tu oktały, tak. Jest od głębokości. Aha. I tu masz wszystko regulowane hydraulicznie, tak? Tak, włóka też jest hydraulicznie, nie? Hydraulicznie? Tak, włóka jest też hydraulicznie, nie? No kurde. Ile kosztowała?
Dużo? Różówka? No. Coś koło 70. 70 tysięcy. A Horcia byście musieli wydać prawie 200 chyba. No. Ja cię kręcę. Na razie ile? Dopiero zaczęliście od niedawna ją użytkować. No ta jakoś po żniwach przyszła. No, po żniwach. Nawet nie zdążyłem jej nagrać, jak przyszła. Tak. Mokro jest, jak nie wiem, to przecież zresztą widać po kołach. No płciutko bardzo robisz, płciutko. Tak. No właśnie, ale czemu właśnie talerzujecie przed orką? Lepiej no, to wygląda. Poplony. No poplon, lepiej. Poplon tutaj jest rzadki, bo po rzepaku to widać, jest rzadki, jak nie wiem. A no. Wcześniej po zbożach, jak jest poplon, to jest normalnie jakbyś posiał pół metra wysokości. Aha. To pług, wiesz, to kładzie w taką, w pasy takie kładzie, że to nie zgnije tak ci porządnie, nie? Jak pocięto. Kurczę, fajna ta talerzówka. Nasz by pociągnął? Po szosie? Na pewno. Tu jeszcze kółka masz, które też utrzymują głębokość. Tak, że ona jest właśnie, że idzie nie, na wieszakach, nie trzymasz głębokości, nie? No i tak jak mówisz, że ona ma zawory, że nawet jak jest krzywo, to środek nie będzie brał, a boki będą brać, tak? Tak, że się nie poddaje. No nie podda się. Ile wam dni zrobili go od zamówienia? W tydzień chyba. Ja pierdzielę, szybko, nie? Ale to była presja, nie? Musieliście mieć szybko. No, a tu co chodzi? O co chodzi? Tutaj no, 1, 2, 3. Głębokość masz. A, głębokość. A teraz masz 1,5 centymetra? Nie wiem, czy to są centymetry, czy co. Czy docisk to jest? Nie, to jest głębokość. Aha. To prawie jest najpłycej jak można. Najpłycej jak może być. No bo jest tak mokro. Żeby tylko po prostu przemiliło troszeczkę. No. Bo tutaj ten 160 koni ma, ta New Holland. Nie, on ma 190 chyba. 190. Podkręcony. Też mam. Dawkę na pompie wykręcone i tyle. I mówisz, że ciężko ma dzisiaj na tych warunkach, co jest. Dobra, to co, bierzemy się do roboty. Ja ten bardzo. Co, nagrać jeszcze dronem? Nie, bo gdzie? Bo jeszcze latał, teraz czy wsiadamy? Wsiadamy. Zemną przy linii ciężkości. Do ciebie. Moglibyśmy na bok gdzieś dać tego drona. Nie, on mi tu nie przeszkadza. A, zrobię wam zdjęcie i przerwa. Idzie maszyna. Tu ziemi mają. Jak jest puk z dużą odkładnią, to powinien normalnie zawinąć i nie byłoby nic, nie? Po takim poplonie i rzepaku, bo tu rzepak powschodził. A jednak nie. Tam zaorali takie pole. Nie nagram wam, bo nie chce mi się już iść. Ale po prostu wszystko stało. Tak mówi, słabo to wyglądało. Dlatego talerzówkę dają najpłyciej jak mogą, żeby tylko ściąć tą górę. Biorę drona, wsiadam do Łukasza, coś może powiem do kamery. Łukasz ogarnięty chłopak. Ciekawe czy mnie chce. O, kto takiego Żyda zrobił? Cieplutko. Ale ja widzę, Łukasz, cię zapierdzielasz, 23 na godzinę. 23 na godzinę jedzie. Ja cię kręcę. Szaleństwo, tylko mruczy. 24. I to on tak stanie, tak? Więcej nie pokaże? Nie, no jakbyśmy biegli dalej. A jak tak jedziesz szosą, to ile pokazuje? 72. O ja. Licznik jest zepsuty, tak? Radar. Radar pod kabiną, no. Ciekawe. Ile hektarów chcecie ziemniaków zasadzić? A nawet nie wiem, nie wiem, ile teraz będzie. A coś po około 100, między 100 a 120 na pewno jakoś tak było. No. 120, możesz kolegę pozdrowić, Arka. O, tak. Będzie oglądał? Pewnie tak, na pewno. Arka.
Tak ty, mi się no, wydaje. Mi się wydaje, że po tej talerzówce równiej wygląda się po tym gruberze, nie? No równiej mają. Jest, bo gruber się poddaje. Gruber nie ma zaworów przy tłokach. I gruber jak ma nierówno, to on się składa, nie? Aha. I tak jest dobry, bo jest współskładany. A wiesz, jak czasem masz te agregaty, są te boczne ramiona się rozkładają, a środek masz sztywny, to te boczne w ogóle tańczą jak nie wiem, nie? Bo tutaj pięknie, naprawdę równo. Im się lepiej ora, kultura, tam siedzą jakby na kanapie siedzieli, nie? Tak, tak. Teraz, a tak to podskakiwali po gruberze. No. Tak samo my mamy po tym runerze od Agromaszu, to tutaj podskakuje ciągnik. Bo on pałem, wiesz, on jednak i na wieszakach jest, bo on, żeby był ciągany, no, na wieszakach, no. Jest jakby był ciągany, tak jak jest talerzówka, to jest ciągnięta i koła te podporowe są, to te. No. Bo tu dla mnie w Kwakowie mają właśnie taki gruber jak my mamy. Tylko chyba 5 metrów, a 6, a może i 4 metry, nawet nie wiem, nie pamiętam. Czy 5, czy 4, ja, czy 6? Nie, nie powiem ci. I mają go ciąganego. I on jest, ma z przodu koła podmurowe, nie? I on wtedy równo robi, nie? A na wieszakach to wiesz, jak to na wieszakach. No, no, no. No, ciągnik w dołek wpadnie, tą głębiej troszkę. Tak, 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 głębiej płyce, a wał już tą ziemię ciągnie. No, a podskakuje. Tylko jak coś więcej ziemi, to podskoczy, przerzuci to, nie? A tutaj jest jednak cały czas ładnie, jeśli ta włóka wyrównuje, to już całkiem, nie? No. No i chłopaki będą robić do nocy, bo jutro będzie prawdopodobnie padać. Łukasz miał o 17 skończyć, a z tego co wie, to chyba będzie robił do 2 albo 3 w nocy. No. W najlepszym wypadku, nie? Tak. No i ja jadę do domu, idę jeszcze do Jarka, do kabiny trochę, może coś tam nagrać. Z wami się żegnam i do następnego odcinka. Jutro jadę do Holandii. No to już będę w Holandii, a ten film będzie dopiero zrobiony w Holandii, jak będę. No, no to na razie, do usłyszenia. Na razie. Siedmioskibowy puk. Sześcioskibowy puk. Była blokada, ale ściągnęliśmy. Aha. Bo sznurek... O, jeszcze tam bał z tyłu osobno. Sznurek miałeś do kabiny pociągnięty i sznurkiem odblokowywałeś. Jedziemy na bazę. Łukasz jedzie mnie odwieźć, bo Milena po mnie przyjeżdża.